Chronisz cię? No. Zapaliliśmy. Pokaz ratownictwa technicznego wykonania. Rzeku, to jest Polkowice Kościelne. Proszę zwrócić uwagę, dowódca zasępu w tej chwili zabezpiecza teren po to, aby inni uczestnicy ruchu do tej firmy nie spowodowali tutaj wypadku dodatkowego, na przykład poprzez to, żeby wjechali w nas strażaków, którzy w tej chwili będą prowadzić swoje działania. Została rozwinięta linia gaśnicza na wypadek, gdyby doszło do wycieku paliwa. Ratownicy sprawdzają, jaki jest stan poszkodowanego. Jeden z ratowników z tyłu zbadał już tętno, sytuację na poszkodowanego. Będą wyciąć. W pierwszej kolejności musi z nim zachować kontakt, musi utrzymywać cały czas kontakt z tym poszkodowanym. Przede wszystkim chodzi o jego wsparcie psychiczne. Zabezpieczył się maseczką. Pozostali ratownicy rozwijają sprzęt ratownictwa technicznego, a więc nożyce. Widzimy tutaj rozbieracz, widzimy, że za chwileczkę będą wybijane szyby po to, żeby dotrzeć do poszkodowanego. Należy go zabezpieczyć, aby go dodatkowo szyba nie uszkodziła. O, udało się. Osoba poszkodowana nie jest dodatkowo poraniona tym szkłem. W tej chwili dojdzie do wyważenia, rozcięcia drzwi, rozspierania drzwi. Będą z tego, co widzę, kolejną szybę wbijać. Akumulator kto odepnie? Kolejną rzeczą jest odłączenie zasilania, czyli rozłączenie akumulatora. Aby to zrobić, trzeba odgiąć klapę przednią, dostać akumulatora i przeciąć przewody. Cały czas dwóch ratowników prowadzi, zabezpiecza osobę poszkodowaną. Mamy o tyle komfortową sytuację, że samochód, jak widzimy, nie jest zgnieciony, więc oni mogą tam śmiało prowadzić swoje czynności związane z udzielaniem wsparcia psychicznego osobie poszkodowanej. Wycinają ratownicy przednią szybę. Mamy przygotowane noce, mamy przygotowane na tej jeszcze tyle do uszczelniania kończy. Jeżeli taka konieczność zajdzie, ratownicy będą uczynić się na wysokości środkowego słupka mamy podpory stabilizacyjne po to, że w przypadku używania narzędzi hydraulicznych dolny próg nie ulegał odkształceniu i wtedy nie będzie efektu. W ten sposób po prostu usztywniamy ten próg. Jeden ratownik zrobił dojście do urządzenia, do rozpieracza łomem, po to, żeby można było od strony zamku, od strony zawiasu próbować usunąć. Widać, że dostęp jest. Teraz należy je wyrwać z zamka. Dobra. Tak, a to cię to ostrzone. Co? To co?
musimy tutaj cały czas zwracać uwagę, żeby właśnie nie dodatkowo już nie tylko uszkodzić, co dodatkowo nie poranić tego poszkodowanego. Kolejną przyczyną tego, co widzimy, będzie odcięcie słupka przedniego, później kolejno będą odcinane środkowe i tak oginane do góry, aby zrobić całkowity dostęp do poszkodowanego celem jego ewakuacji, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy już na zewnątrz. Miejsce, gdzie prowadzone są działania, czyli, samochód cały, to jest miejsce traktowane jako miejsce zagrożenia, dlatego aby udzielić profesjonalną pomoc, należy to ewakuować z tego miejsca. Zamiar praktyczny z tego, co widzimy, jest taki, aby jedną stronę odciąć, czyli słupek tylny, środkowy i trzeci, on jest odcięty i zostanie cały dach dźwignięty i objęty na prawą stronę na bok. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszyscy mają przyznice mentalne, a to jest wyznaczające całą klas, ubranie, rękawice, ubrania, pracują ratownicy, one są dedykowane do ratowników, chodzi o ochronę przeciwpożarową. Muszą być certyfikowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Muszą spełnić rygorystyczne wymagania związane z palnością, odpornością graniczną. Koszt takiego ubrania to 5000 zł. Samego ubrania. Więc kocyk jest usuwany na bok. Ratownik z tyłu cały czas udziela wsparcia psychicznego, ma kontakt. Cały czas jego zadaniem jest również ocena parametrów poszkodowanego. Tętno, ciśnienie. Może mieć ciśnienie, oddech. Się złoży ten serator. Kolejną czynnością, którą ratownicy wykonują, jest odcięcie, przecięcie progu i tu z tego widzimy, będzie próba rozsunięcia przodu samochodu za pomocą rozpieracza cylindrowego. Na wysokości progu mamy zamontowany podkład progowy po to, aby urządzenie nie weszło nam w próg. Należy mieć świadomość, że próg jest na chwilę w pustym środku, dlatego urządzenie nie działałoby skutecznie, gdyby nie było tego po tej powierzchni podparcia rozłożonej na większą powierzchnię. Przygotowuje deskę. Ale
próba odjęcia całego przodu samochodu była skuteczna, ale dałoby jeszcze dodatkowo rozsunięcie prowadzić z drugiej strony równolegle. O pomoc, jeżeli jest większa ilość poszkodowanych, proszę nie są o pomoc, osoby przypadkowe. Czym się rozjechał ten? Osoba została poszkodowana, ewakuowana w bezpieczne miejsce. Zazwyczaj w tym momencie zostaje przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, którzy tą osobę odbierają i przewożą do szpitala. Gdzie karetka? Gdzie karetka? Gdzie karetka? Za 5 minut. Za 5 minut. Karetka odbiera. Jeżeli nie ma karetki, my cały czas możemy tę pomoc kwalifikowaną udzielać. Ratownicy, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych, mają stosowne kwalifikacje do rozwiązywania potrzeb. Ja również dziękuję, to myślę, że był niesamowity pokaz wykonania strażaków OSP Wojkowice i ich możliwości sprzętowych. Myślę, że możecie czuć się Państwo bezpiecznie tutaj, bo to jest dostępne, ale oczywiście nikomu nie życzymy takiej sytuacji, a strażakom OSP Wojkowice jak najmniej takich akcji, aby jak najbardziej musieli zrobić ten problem.